Wokół dzierżawy pola golfowego w Kołczewie przez lata narosło wiele zawiłości, a co za tym idzie, liczne postępowania prawne. Większość z nich jest jeszcze w toku. Wobec złożoności i wielopodmiotowości sprawy agencja na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do jednoznacznej oceny wzajemnych relacji stron. Faktem jest, że od roku 2013 dzierżawca zaprzestał płatności czynszu dzierżawnego i od tego czasu agencja sukcesywnie nalicza ustawowe odsetki karne. Wielkość zadłużenia wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych objęta jest jednak tajemnicą handlową. Umowa dzierżawy pola golfowego zawarta ze spółką Gorf Amber Partik Spółka z o.o. trwa nieprzerwanie. Określenie zasadności i wartości nakładów ulepszających, o które ubiega się spółka, możliwe będzie dopiero z chwilą wydania przedmiotu umowy. Z uwagi na niedokonanie przejęcia tej nieruchomości do zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, agencja na dzień dzisiejszy nie uznaje roszczenia spółki co do jego zasadności i wysokości. Oświadczam, że związek agencji z dzierżawcą polega wyłącznie na trwającym stosunku dzierżawy. Agencja nie była poinformowana o wszystkich umowach, jakie zawarł dzierżawca z osobami trzecimi. Nie posiada również opinii prawnych wydanych na zlecenie byłego udziałowca spółki. Nie odnosi się także do działań tymczasowego nadzorcy sądowego w sprawie wniosku o upadłość spółki. Pragnę podkreślić, iż zgodnie ze swoimi ustawowymi zadaniami, mając na względzie interes społeczny, agencja stara się w widocznym konflikcie interesów, jaki powstał wokół pola golfowego w Kołczewie, zachowywać bezstronność i podejmować decyzje przede wszystkim w zgodzie z prawem i szeroko pojętym interesie Skarbu Państwa. O decyzjach podjętych przez agencję celem rozwiązania sporu już w najbliższych dniach poinformujemy dzierżawcę, podmioty związane ze sprawą, a następnie opinię publiczną. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że zgodnie ze swoimi ustawowymi zadaniami agencja stara się zachować bezstronnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na dzień dzisiejszy to są wszystkie informacje, jakie mogę Państwu przekazać w przedmiotowej sprawie.